rozorane pole takie i było strasznie szaro na tym polu. Na tym polu rósł wysoki osep. Ten osep miał dwa kolory, żółty i fioletowy. I z tego ostu wyrastała pszenica, piękna, taka złoto-żółta. I one sobie rosły razem. To jest bardzo ważna informacja. Szczególnie istotną rzeczą są te kolory, o których powiedział Bartek przed chwileczką. Osep jest obrazem różnego rodzaju patologii, które są w naszym życiu. Ale ciekawy jest ten kolor. Wiecie, że te kolory to są kolory sakralne. To są sakralne kolory. Rozumiesz? Duch Święty zwraca uwagę na to, żeby zobaczyć, w jaki sposób różnego rodzaju religijne rzeczy są powsiewane w Twoją duszę. One wyglądają bardzo dobrze. Mają piękną barwę. Rozumiesz? Na to zwróć uwagę. I co jest bardzo ważne? Nie martw się tym. Niech to Ciebie nie martwi. Skupiając się na tym, że wydajesz owoc w Chrystusie, te rzeczy zaczną w pewnym momencie być niszczone i wyrywane i Ty nie będziesz musiał do tego przyłożyć ręki. Ale to religia. Różna religia. Jeżeli dzisiaj, kiedy mówiłem o tym, abyś patrzył na Niego jak na Ojca, miałeś z tym problem. Jeżeli miałeś problem, aby się zachowywać jak dziecko wewnątrz siebie, to jest zaburzenie. To jest coś w Tobie, co jest ranne. Jeżeli nie potrafisz tego skoordynować w sobie, jeżeli nie umiesz jak dziecko, to znaczy, że coś jest rannego w Tobie. Bóg chce, żeby to było wyleczone w Tobie. Zgódź się z tym, że to jest coś bolącego. Nie mów, ja tak nie przeżywam. Jak ktoś nie przeżywa ojcostwa, dziecięstwa, to jest zaburzony. Jeżeli ktoś nie potrafi wejść w miejsce dziecka, to jest kontrola. Kontrolujesz. Ty kontrolujesz. Dziecko to dziecko. Dziecko jest proste. Nasza córeczka podeszła do jednej osoby tu w kościele i mówi: powiedz mi, czy kompleksy to są takie małe zwierzątka? Bo ona nie wiedziała, co to jest. Bo ona zdrowo rośnie. Ale mam wrażenie, że większość z nas nie rosła zdrowo. Takie mam wrażenie. I być może jest to czas, kiedy trzeba w sposób ostateczny i konsekwentny przyznać się do tego przed Bogiem, że ma się różnorakie problemy na poziomie takim, aby być jak dziecko. Bo tylko będąc jak dziecko można doświadczyć taty. Rozumiecie, jak się doświadcza taty? Taty się nie doświadcza z miejsca, gdzie się kontroluje życie. Tam nie ma taty dla Ciebie. Wtedy szukasz w Bogu partnera. Czasami, jak jesteś bardziej wylękniony, to króla Pana. Czasami, jak jesteś taki bardziej butny, to kolegi kumpla. Ale żeby doświadczyć tatusia, to trzeba wejść w miejsce dziecka. Dzieci są bezwstydne, głupkowate i się jeszcze tym szczycą. Takie są dzieci. A dorośli trzymają fasę. O. I mówią:
objaw mi się jako Ojciec, Ojcze nasz, który się w niebie. A teraz ja to zrobiłem u siebie w życiu. Zrób to u siebie w życiu. To jeszcze słowo od Boga.